Dzień dobry, jednego poproszę. I karton będzie. Dziękuję. Kiedyś, jak zaczynałem tego YouTube'a, to obejrzałem sobie taki film Do's and Don'ts of YouTube Vlogging. Ja tak blisko jestem. I tam był taki tekst, żeby nie iść na wizji. Ale... Kurde, no sorry, jest 11 listopada, ja jestem w Poznaniu. No to jak, no... Będę żarł. Ale nie o tym. Każdy z nas ma jakieś takie guilty pleasure, czyli coś, co bardzo lubi robić, ale trochę się wstydzi tego przed znajomymi i w sumie przed samym sobą też. No ja też takie mam. Bardzo, bardzo lubię szukać błędów w filmach publikowanych na jednym z takich kanałów na YouTubie, którego nazwy nie wolno wymawiać. Ale podpowiem, że autor często na tło w swoich filmach daje tę muzykę. To jest ogólnie level bardzo prosty. Takie pytania do tysiąca w milionerach. Sama przyjemność roboty, naprawdę. No, ale ostatnio zrobił film, kurde, którego... No, nie miałem się do czego przyczepić. Naprawdę, autentycznie. Dobry był to materiał, taki merytorycznie poprawny. Dotyczył on zmiany numeracji peronów w Poznaniu. Tylko jednej rzeczy mi w nim brakowało, wiecie? Wiecie czego? Wiecie? Kolejowej rozterki. Jakiejkolwiek kolejowej rozterki. Ale żeby, wiecie, wiedzieć, o co chodzi w rozterce, to trzeba zrozumieć jej przyczynę. Więc w Poznaniu do 29 maja 2012 roku jedynym dworcem, nie, to nie jest jedyny dworzec, największym czynnym dworcem był dworzec stary, wybudowany w 1879 roku. No, przez kolejne 30 lat jeszcze był wykańczany, to nie jest ważne. Jest on zlokalizowany centralnie, w torowisku, w ten sposób, że z jednej strony i z drugiej strony są perony. I ten układ, że dworzec jest pośrodku układu torowego i otaczany jest przez perony, nazywa się dworcem wyspowym albo rzadziej, ale nie mniej poprawnie, dworcem przejazdowym. W takiej sytuacji perony numerujemy zaczynając od dworca. Najpierw jedną stronę, potem drugą stronę. No, więc zaczynamy. 1, 2, 3, ileś tam ileś. Jak dojdziemy do końca tej liczby peronów, która jest po tej stronie, zaczynamy numerować od drugiej strony, ale nadal zaczynając od dworca. No i w ten sposób w Poznaniu mamy 6 platform peronowych i one są numerowane od dworca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Czyli 1, 2, 3 tam i 4, 5, 6 tu. Okej, może nie jest to zbyt logiczne, ale wydaje mi się, jest to układ zrozumiały. Przechodzimy na dworzec, wchodzimy na stację na dworcu, więc kierujemy się albo w jedną, albo w drugą stronę, więc nam numeracja rośnie. Kurczę, też macie wrażenie, że ja w tym odcinku trochę za bardzo pokazuję i objaśniam, ale poczekajcie, ta rozterka na koniec będzie naprawdę gruba. Problem z takim rozwiązaniem dzieje się w dwóch przypadkach. Primo, w sytuacji, gdy do istniejącego układu peronowego dobudujemy jakiś peron pomiędzy istniejącymi peronami, albo przedłużymy obecne. I sekundo, w sytuacji, gdy dworzec będący tym centralnym punktem całej stacji się zamknie. I oba te przypadki wystąpiły w Poznaniu, w wyniku czego powstał chaos. A chaos na obiekcie, który jest drugą albo pierwszą w kraju najczęściej używaną stacją kolejową, nie jest niczym dobrym. No i to pierwsze primo, które wystąpiło w Poznaniu. No, otwarto przedłużki peronów, nazywające się 2A, 4A, 4B, 1A. No, rozumiecie już idiotyzm tego rozwiązania, nie? A sekundo, o którym mówiłem, no stary dworzec się zamknął. Został otwarty w 2012 roku nowy dworzec, który może znać jako Chlebak. Na pewno znać jako Chlebak. No i w tej chwili, wychodząc z głównego dworca w Poznaniu Głównym, mija się perony trzeci, drugi, drugi A, pierwszy, pierwszy A, potem się przechodzi pod starym dworcem, mamy 4, 4A, 4B, 5 i 6. Jak w tym ma się człowiek połapać? No Chryste Nazarejski. I po dekadzie takiej sytuacji, takiego stanu rzeczy, ktoś wpadł na pomysł, że kurczę, może jednak rzeczywiście tak, no troszeczkę, tak tyci jest to niepoprawny układ. Stwierdzono, że zmienimy numerację peronów na Poznaniu Głównym i jednym ruchem poprawimy te oba błędy logiczne, czyli te przedłużki peronu z literkami oraz nie kolejną numerację peronów. Więc teraz, od nocy z 3 na 4 września, perony
ich numeracja rośnie od strony chlebaka, czyli mamy prony od 1 do 11. No właśnie, bo nagle w Poznaniu się okazało, że mamy 11 peronów. Niezły wynik, nie? Bo nową jedynką stał się nowo budowany peron, który jest pomiędzy starym peronem trzecim a chlebakiem. Stary peron trzeci stał się dwójką, stary peron drugi stał się czwórką, stary peron 2A stał się piątką, stary peron pierwszy stał się szóstką, 1A to siódemka, potem mamy czwórkę, No i widzicie, nawet ja się nie ogarniam. Całość zmian przeprowadzonych w nocy z 3 na 4 września tego roku kosztowała tyle. W zaokrągleniu w mediach mówi się o 5 milionach złotych i o tej kwocie też będziemy tak sobie operować tą kwotę. I nie, mój drogi widzu, nie wykonałbyś ich wspólnie ze szwagrem za 17 zł. To nie chodzi jedynie o zmianę oznakowania statycznego, chociaż przyznać należy, że jest go ogromna ilość. Chodzi także, a raczej przede wszystkim, o nakład pracy wymagany, by gładko wymienić to wszystko w jedną noc, o zmiany w nakładce interfejsowej systemów SRK, oraz o zmiany w systemie informacji pasażerskiej. Tutaj, na Poznaniu Głównym, zabudowany jest system w architekturze PDP, czyli oparty o bazę danych portal pasażera. W przeciwieństwie do tego obecnie implementowanego systemu, czyli CSDIP-a, PDP nie jest systemem online, jest systemem lokalnym. W CSDIP-ie wszystko działa tak, jak wymyśliła sobie PLK. Od przesłania danych, przez ich obróbkę, aż po prezentację. O tym, jak działa i dlaczego powstał CSDIP, mówię w odcinku trzecim. W PDP jedynie wysyłka danych jest zgodna z protokołem PLK. Wszystko dalej działa tak, jak to sobie wymyślił producent tego systemu. W tym przypadku są to kolejowe zakłady łączności z Bydgoszczy. W CSDIP-ie wystarczyłoby zaciągnąć dane o nowej numeracji peronów z innej bazy danych i w przypadku wyświetlaczy pozmieniać ich lokalizację. W systemie rozgłoszeniowym nie trzeba by było zmieniać nic, bo on sam by zaczął poprawnie wygłaszać. I to wszystko wewnętrznie, w ramach polskich linii kolejowych. Cała zmiana zamknęłaby się wtedy w kosztach pracowniczych oraz może jakichś 3,20 zł, jeżeli osoba dokonująca poprawek zechciałaby sobie kupić batonika. Niestety tutaj w Poznaniu jednostką, do której należą prawa autorskie do systemu oraz cały know-how niezbędny do wykonania zmian, jest nikt inny, tylko producent systemu. No, reszty już nie muszę mówić, wiecie, jak działają prawa rynku. A czy uważam, że 5 milionów to zbyt duża kwota za zmianę numeracji peronów na stacji Poznań Główny, która została dokonana we wrześniu roku pańskiego 2022? To jest trudne pytanie, na które wprost wam nie odpowiem. Z jednej strony są to ogromne pieniądze, dla przeciętnej osoby wręcz niewyobrażalne, no, które rodzą uzasadnione pytanie o prawidłowość ich wydatkowania. Z drugiej strony jednak dobrze rozumiem, z czego ta kwota się wzięła. Nie na wszystkie pytania można odpowiedzieć tak lub nie. Życie to nieporanna rozmowa u Rymanowskiego. Do rozterki więc. Cała ta zmiana na Poznaniu Głównym jest moim zdaniem źle wykonana. Zmianie powinna podlegać cała sieć polskich linii kolejowych, a zmianą tą powinno być odejście od logiki numeracji peron-tor. Każdy tor, każda krawędź peronowa powinna być osobnym peronem. Tak jak ma to miejsce w innych krajach Europy, w Niemczech, we Włoszech. To jest naturalne, to jest oczywiste, to jest proste. Idąc wtedy na pociąg, który się zatrzymuje przy danej krawędzi peronowej, nie musimy pamiętać dwóch cyferek. Pamiętamy jedną. I to wystarczy, bez żadnych literek A, B, C i Z. Jakiś czas temu, bodaj w 2014 roku, posłanka Sekuła Szmajdzińska zapytała się w interpelacji poselskiej, dlaczego nie możemy tak zrobić. I dostała wtedy odpowiedź, że wprowadzałoby to pewne utrudnienia w pracy dyżurnych ruchu. Bo przecież dyżurni także zapowiadają na wielu stacjach komunikaty bezpośrednie o ruchu pociągów na perony. Pasażerska numeracja torów myliłaby się im z kolejową numeracją torów, tą, na której oni pracują normalnie, i mogłaby wprowadzić podróżnych w błąd. Czujecie taką groteskę tych sytuacji? No to dobrze, no to zrezygnujmy w takim razie z nazywania tego torem. Niech każda krawędź będzie peronem. No chyba dyżurni w tym momencie zapowiadają też, że pociąg wjedzie na peron i im się to nie myli z numeracją torów, no nie? Musimy odejść od tego podziału na peron i tor. To jest przeżytek, to jest coś staromodnego, co wynika z początków kolejnictwa. Wiecie, ja sam kiedyś byłem przeciwny temu, lepsze słowo, sceptyczny wobec tego pomysłu. Sytuacja Poznania Głównego i to, jak się przygotowywałem do tego odcinka, przekonało mnie do tego, że to jest dobry pomysł, że tak powinno być. Bo tylko krowa nie zmienia zdania. Ale nie wydarzy się to z jednego powodu, wiecie? Pieniędzy. Bo taka zmiana na całej sieci kolejowej kosztowałaby, a bez kozery powiem, miliard.
nie uzasadnia to korzyści, które wypłynęły z tej zmiany logiczności. To jakby pieniądze były wydane do pewnego stopnia w błoto. Wiele osób by nie widziało sensowności wydawania tych pieniędzy. No, a drugi miliard by kosztowała akcja marketingowa, która by informowała wszystkich, że taka zmiana następuje. Więc wszyscy zwolennicy tego pomysłu, w tym ja, no musimy się liczyć z tym, że to na polskiej kolei nigdy nie nastąpi. Jako ciekawostkę wam mogę powiedzieć, że jest jedna taka stacja pasażerska na terenie Polski, która ma taką właśnie logikę, że każdy peron jest osobnym, ma jedną platformę peronową, ale dwa perony. Jest to stacja Świnoujście Centrum, ale z drugiej strony ona jest jakby przyspawana do niemieckiej sieci kolejowej, nie polskiej, więc nieważne. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Jak może wiecie, zmiana numeracji peronów to nie jest jedyna aferka, która w ostatnim czasie wystąpiła na Poznaniu Głównym. Drugą jest kwestia remontu Starego Dworca, ale o tym będzie traktował kolejny odcinek, w którym spotkamy się z Michaliną, lokalną miłośniczką kolei, która nam dużo lepiej przybliży ten temat niż ja bym potrafił. Więc widzimy się niedługo w kolejnym odcinku, nie obiecuję, że to będzie za tydzień. No i co? Siema!